Cześć, witam was na kanale Wideoblog Tech i mam dla Was dzisiaj test i recenzję mikrofonu ISK AT100. Tak, w tym białym zgrzebnym pudełku jest mikrofon. Co tutaj oczywiście zaznaczyłem na froncie tego opakowania. Zację tego, że nie jest kolorowe, nie jest gamingowe, nie jest krzykliwe i ten mikrofon nie jest drogi. Ale ocenię później i zobacz po testach, bo chcę się przekonać, jakie z możliwościami jakością nagrywania dźwięku przez ten mikrofon. Mikrofon jest podłączany do komputera za pomocą USB, czyli ma wbudowaną swoją kartę. Dźwiękowo. Także zapraszam do tego testu, recenzji, prezentacji mikrofonu ISK AT100. Na początku, jak zwykle, standardowy unboxing, żebyście zobaczyli, co dostajemy w komplecie z tym mikrofonem. Skrócona specyfikacja po angielsku i po polsku. Sam mikrofon, oni będzie później. Co ciekawe i interesujące, dostajemy w komplecie koszyk do zamocowania, bądź też powieszenia tego mikrofonu, ale tutaj jest jeden szkopuł, a mianowicie ten koszyk nie może być zamocowany do tego małego trójnoga, który dostajemy również w komplecie, bez tego koszyka, ponieważ mikrofon nie posiada gwintu do wkręcenia, czyli musimy mikrofon włożyć do koszyka i dopiero koszyk przykręcić do statywu, raczej mini statywu. Zobaczymy czy nie będzie go przeważało, bo sam koszyk już lekko powoduje przewa przeważenie tego statywu. Jest też kabel USB w komplecie o długości 1.7 metra I zasadniczo chyba nic tutaj więcej już nie ma. Od razu powiem na początku tej recenzji i testu, że mikrofon nie jest wyposażony w podświetlenie RGB, więc jak ktoś czekał na mikrofon z RGB, to niestety muszę go zawieść i nie będzie takowego w tej recenzji, w tym materiale, więc jak ktoś czekał, to już dalej może nie oglądać. Mikrofon jest wykonany z metalu. Jego charakterystyka jest superkardioidalna. To znaczy, że zbiera dźwięk z, a raczej od strony y, rozmówcy, czy też nas, jak do niego będziemy mówić. Nie zbiera dźwięku naokoło. Zbiera mniej więcej z zakresu 35 stopni przed mikrofonem. Pasmo przenoszenia tego maleństwa to jest od 20 Hz do 17 kHz. Ciśnienie akustyczne 132 dB. Czułość minus 34 dB i poziom sygnału do szumu 16 dB. W samej kapsule znajdziemy jeden mikrofon osłonięty metalową siatką. W komplecie nie ma pop-filtra, pop sama ta siatka w sobie stanowi pewien rodzaj pop-filtra, więc jeżeli bardzo nie plujemy zazwyczaj do mikrofonu, to prawdopodobnie nie będzie nam potrzebny. Co do mikrofonu, od dołu w zasadzie tylko jedno i wyłącznie złącze na USB do połączenia naszego kabla sygnałowego do komputera. I generalnie tyle. Żadnego mocowania, żadnej diody informującej o stanie pracy, żadnego wejścia mini jack na odsłuch naszych słuchawek, nic kompletnie, nic, więc będziemy musieli kombinować. Mikrofon montujemy poprzez wciśnięcie go właśnie w koszyk. I generalnie tyle. tyle. O, musimy go ustawić tak, żeby jedna noga była pod nim, bo inaczej, widzicie. Będzie nam się wywracać. E, mało stabilny, to już tak na początek Wam mogę powiedzieć. Trzeba dokładnie go sobie ustawić tak, żeby stał przed nami i celował w nas. Pamiętajcie o tej nóżce, bo jak zrobimy inaczej, to nam bamstnie i nie będziemy mogli nas, nagrywać naszego jedwabistego głosu. Plusem jest to, jak powiedziałem na początku, że jest ten koszyk, natomiast ten koszyk jest jakby wymuszony przez to, że statyw nie ma innej możliwości mocowania mikrofonu niż właśnie poprzez ten koszyk. Życzyłbym sobie, żeby ten statyw był troszeczkę wyższy albo też bardziej stabilny, bo no niestety nie grzeszę o stabilnością. Już na początku tych testów widzicie, że jest problem z ustabilizowaniem tego mikrofonu. Musi być jedna nóżka przed nim, co też już zresztą mówiłem przed chwilą. Ale cały zestaw sprawia wrażenie... Pozytywne. Mikrofon jest ciężki, wykonany, tak jak mówiłem, z metalu. Jest dosyć solidny, jakby go rzucić w szybę, to można pewnie wybić okno. Nie mam danych o wadze tego mikrofonu, ale na oko jakieś 300-400 gramów powinien ważyć. Koszyk, oczywiście, zawieszony na gumkach, aczkolwiek te gumki przy ruszaniu bardzo skrzypią, więc to mocowanie nie jest takie, jak powinno być w profesjonalnych mikrofonach. Ale umówmy się, że ten mikrofon jest budżetowym mikrofonem, jak na mikrofony USB. No i ten statyw nieszczęsny, trójnóg, no troszeczkę nie wypał taki. Ale nic to, zapraszam Was do mojego testbencha, gdzie podepniemy ten mikrofon i zobaczymy jak on nagrywa mój głos. Szukajmy jakiegoś fajnego słowa, ale stwierdziłem, że jedwabisty to już się powtórzę i nic innego nie mi do głowy. Windows 10 automatycznie wykrywa nasz mikrofon jako USB mikrofon. Nic więcej nie trzeba robić. Co do samych ustawień tego mikrofonu za dużo tutaj nie mamy. Możemy oczywiście wyłączyć, wyłączyć nasłuchiwanie, ustawić i wyłą tylko i wyłącznie poziom. Domyślny jest ustawiony na 92%. Można sobie jeszcze podbić troszeczkę na stop ten mikrofon raczej tutaj nie będzie miał przesterów przy tym 8% wzroście głośności nagrywania i generalnie w zaawansowanych wybrać tylko jakość nagrywania domyślnie jest ustawiona 44100 Hz ja zawsze wybieram przy nagrywaniu 48000 Hz dla mikrofonu i tyle, żadnego oprogramowania żadnej więcej konfiguracji wszystko działa zaraz po podpięciu przez USB do naszego komputera Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie. Długo pyta Panie chrząszczu, po co pan tak brzęczy w gąszczu? Jak to po co to jest praca? Każda praca się opłaca. Słyszeli, słyszeli, widzieli, widzieli? To teraz kilka słów ode mnie a propos tego mikrofonu. W cenie niecałych 200 zł. Link do tego mikrofonu znajdziecie pod filmem w opisie. Zacznę tym razem od plusów. Po pierwsze, koszyk w zestawie, chociaż ciężko byłoby go nie mieć, ponieważ nie ma innego, możli innej możliwości mocowania tego mikrofonu do tego nieszczęsnego trójnoga, który mamy też w komplecie. Po drugie, jakość wykonania samego mikrofonu stoi na bardzo dobrym poziomie. Jest ciężki, poręczny, e, wykonany według mnie bardzo dobrze. Nie ma się do czego przyczepić. E, kabel USB nie układa się najgorzej, jest dosyć miękki i powinno być wszystko ok przy prowadzeniu go do naszego komputera. Koszyk. Fajna sprawa, że jest, jak już powiedziałem, yy, amortyzuje bardzo dobrze uderzenia wszystkie w stół, w BLAT itd., tak pod warunkiem, że kabel, który wychodzi spod mikrofonu, nie opiera się o biurko czy też BLAT, ponieważ co z tego, że mikrofon jest zawieszony na koszyku? jak jakiekolwiek uderzenie w stół, w blat będzie przenoszone przez kabel do samej konstrukcji mikrofonu, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Co do technicznych aspektów, moi drodzy, nagrywa nasz głos troszeczkę ze zmienioną barwą na bardziej basową barwę. Niektórym się to może spodobać, szczególnie tym, którzy mają piskliwe głosy, e, będą zadowoleni, bo ten mikrofon faktycznie podbija baz w naszym głosie. Troszeczkę odbiega od naturalności nagrywany dźwięk przez ten mikrofon, natomiast nie na tyle, żeby się tego czepiać. Zbiera szumy otoczenia, natomiast jak na swoją konstrukcję i cena, zbiera ich bardzo mało. Więc w przypadku bawienia się jakimiś filtrami, niekoniecznie musimy się za bardzo zagłębiać w tematykę odszumiania i tak dalej. Wystarczy najprostszy filtr, na przykład, który jest zintegrowany z programem OBS do streamowania, i już mamy bardzo ładnie odszumione tło. Więc pozytyw, właśnie za to, za niskie zbieranie szumów, za niewielkie zbieranie tych szumów otoczenia. Wady. Pierwsza największa, według mnie techniczna, nieszczęsny stojak, trójnóg, czy jak go tam chcecie nazwać. Jest niestabilny, za mały, za lekki, powoduje przewracanie się mikrofonu, jeżeli go źle ustawimy. Więc musicie mieć na to baczenie. Brak wyjścia mini jacka na przykład na nasze słuchawki. Brak możliwości odsłuchu prosto z mikrofonu w locie, co jest bardzo ważne, przynajmniej dla mnie, w momencie prowadzenia live'ów bądź też nagrywania podkładu dźwiękowego do materiałów filmowych, do testów. Więc za to minus. Brak też jakiejkolwiek diody sygnalizującej o stanie pracy mikrofonu, więc nie wiemy, czy działa, czy nie działa, czy nagrywa, czy nie nagrywa. E, przydałaby się chociaż dioda informująca właśnie o tym, że jest włączony, czy też. O tym, że korzystamy z niego i y, nagrywa. I ostatnia wada nagrywa dosyć cicho, mimo podbicia na 100% w samych właściwościach mikrofonu. Y, Oczywiście, w panelu sterowania, mówię o właściwościach urządzeń audio, nagrywanie, e, nagrywa dosyć cicho, więc albo rozmówca, rozmówca nagrywający musi mówić bardzo głośno może nie bardzo głośno, przesadzam ale mówić donośniej niż w przypadku jakichkolwiek innych mikrofonów, nawet tych tańszych albo podbić sobie programowo wzmocnienie naszego dźwięku co najmniej o plus 10, plus 15 dB. E, to jest takie optimum, żeby ten mikrofon brzmiał na tyle, nagrywał na tyle e, dobrze i głośno na ile my mówimy, żeby oddał 1 do 1 mniej więcej głośność naszego tonu, dźwięku naszej mowy. Reasumując, moi drodzy, ode mnie leci rekomendacja, bo w cenie poniżej 200 zł jest to naprawdę bardzo fajny sprzęt dla początkującego streamera dla osoby, która zaczyna swoją przygodę z YouTube'em, bądź też nawet dla osoby, która już ma kanał, ale chce zmienić mikrofon z jakiegoś taniego prostego na coś lepszego. Nie potrzebujemy dobrej karty dźwiękowej, ponieważ mikrofon jest na USB, więc posiada własną wbudowaną kartę dźwiękową, więc mając nawet najgorszą kartę dźwiękową w komputerze, jesteśmy w stanie uzyskać, wyjmując z pudełka ten mikrofon, bardzo dobry efekt. Ode mnie to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie tego testu, recenzji prezentacji mikrofonu ISK AT100. Jeżeli się test podobał i macie jakieś pytania... Zadajcie mi je pod filmem i oczywiście proszę o kciuki w górę, również pod filmem i jak zwykle nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam Was, trzymajcie się ciepło, wideoblog tech.